Kreatywni hotelarze, szanowni goście hotelowi, zabieram Was dzisiaj w niezwykłą podróż, a podróż będzie dotyczyła bardzo ważnego problemu, bo my, dorośli, zapominamy o tym, jak to fantastycznie było być dzieckiem. W tej podróży będzie towarzyszyła mi Magda Styczkowska, mama trójki fantastycznych i uroczych dziewczynek. Magia, spotkałyśmy się tutaj, bo chcę z Tobą przedyskutować bardzo ważny temat, przynajmniej dla mnie jako hotelarza, a mianowicie to, dlaczego rodzice wyjeżdżając na wakacje z dzieciakami totalnie zapominają o tym, że też mogą się bawić i mogą tak naprawdę poczuć, że są dzieciakami. Nie wiem. Bo prawda jest taka, że ja uwielbiam ten czas, wiesz, kiedy wyjeżdżamy z dziećmi, kiedy właśnie, kiedy możemy wyjechać z dziećmi do miejsca, gdzie możemy się poczuć jak dzieci. Bo wiesz, wyjazd z dziećmi jest bardzo trudny, każdy to wie. Ja mam 3 córki i wiem, co to znaczy, kiedy po prostu zabierasz ze sobą tabun rzeczy i różnych innych, żeby... Wypadające z auta walizki i inne rzeczy. Miejsce, gdzie wiesz, że na przykład dzieci są zaopiekowane, mają nie wiem, animatorów, czy jest miejsce, w którym jest jakaś taka przestrzeń naprawdę dla nich, która jest dla nich interesująca, a pamiętajmy, że dzieci teraz, porównując z tym, jak ja byłam dzieckiem, to są inne dzieci. To już nie ma, wiesz, że hamak wystarczy, żeby się bawić, nie? To już jest po prostu, muszą być pady, to tamto, miliony atrakcji. Więc my szukamy... A prawda jest taka, że jak te dzieciaki mają co robić, to i rodzice mogą. No ale oczywiście! I to jest dla nas najważniejsze, więc my szukamy rzeczywiście takich miejsc, że my, wiesz, możemy pójść, nie wiem, chociażby poczytać książkę, czy pójść do spa, czy przejść się, wiesz, na spacer we dwoje, wiedząc o tym, że dzieci są zaopiekowane, szczęśliwe, wybiegane i to jest właśnie, no, dla nas to jest najważniejsze, bo to jest wypoczynek, bo wtedy wypoczywamy tak. I my, i dzieci, ale też, wiesz, bo pytasz, że jak zapominamy, jak być dziećmi, właśnie nie? Właśnie o to chodzi, no. Słuchaj, bo rodzice chcą odpocząć, oczywiście fajnie, jak jest ta perspektywa, tak, że mają możliwość że mogą, tak. dziecka, czy nawet jest drugi temat, że chcą spędzić czas z dzieckiem, też z dziećmi, chcą się na maksa wybawić. A to wstyd, nie? Szale, a to wstyd na przykład, wiesz, wskakiwać razem do basenu, albo wiesz, robić jakieś takie rzeczy typu budowanie z klocków, czy coś tam. Właśnie to nie jest wstyd, to tego się powinniśmy uczyć od dzieci, bo my kiedyś też tacy byliśmy. Wakacje są takim momentem, chyba jednym z niewielu tak naprawdę, w którym my możemy całkowicie odciąć się od pracy, od tego wiru, od tego chaosu. Co tak powinno być. Świata. I wtedy powinniśmy rzucić się w taki wir szaleństwa tak, tak naprawdę, nie? Tak. Poczuć się jak dzieci. Kiedyś nasze dzieciaki, czy my jako dzieci bawiliśmy się w dorosłych, a teraz, wiesz, propozycja zabawy, pobawmy się w dzieci. Dokładnie, tak? Ale ja uwielbiam ten moment. Ja uwielbiam ten moment, słuchaj, kiedy naprawdę, wiesz, z dzieciakami, nie wiem, no głupie skoki do wody, czy budowanie z klocków, czy granie, wiesz, w pady, i te tańce i tak dalej. Taki moment, kiedy ja nie muszę myśleć o pracy też, no bo to jest ten moment wakacji, nie? Że ja nie jestem głową w pracy, tylko jestem głową z dziećmi, to jest cudowne, ale też powiem Ci, że bardzo często widzę spojrzenia rodziców typu, co ona robi, jak ona się zachowuje? Mówię, ja wtedy, wiesz, bardzo często robię tak, proszę z nami, zagrajmy razem, to jest cudowne. Ty jesteś świetnym przykładem na to, że warto się bawić, że warto być Błagam cię. Spontanie, słuchaj, bo te wakacje nie są nudne, wy nie wracacie zmęczeni przede wszystkim. Moje dzieci przede wszystkim, moje dzieci wtedy mówią, może matka wariatka, ale to jest najpiękniejszy komplement. Wracając z wakacji, ja niejednokrotnie później dostaję pytanie, ale czego ty wracasz do pracy? Przecież było tak fajnie.
Tak, no nie mamy tego czasu na co dzień. Nie oszukujmy się, że rodzice, wiesz, no każdy z nas pracuje, no musimy pracować. Chcąc, nie chcąc, musimy pracować. Ja akurat chcę i bardzo lubię. Więc takie momenty, kiedy możemy wyjechać w fajne miejsce z dzieciakami, gdzie możemy poczuć się jak dzieci, być dziećmi razem z nimi, ale możemy też mieć przy okazji czas dla siebie, mówię tu o sobie i o mężu oczywiście, to jest najpiękniejszy czas. A powiedz mi, czy masz taką rzecz, czy jakieś takie działanie, którego w życiu jako dziecko nie zrobiłaś, a chciałabyś to zrobić na przykład za dorosłego, albo żałujesz po prostu, że coś się nie wydarzyło? Jezus, wiele takich rzeczy. Boże, cała lista, przykład, cała lista. Ja wiem, też mam cała przykład, lista. Słuchaj, proszę bardzo, skok do basenu w ciuchach. Skoczyłaś kiedyś? Wiesz, śmiało, możesz to ryzykować, możesz to zrobić, słuchaj, nie swój czas. No pewnie, że tak. Ale w sensie tu? Oczywiście, że tak. Naprawdę? Ale korzystaj. Skoczysz ze mną? Ale czego masz żałować, słuchaj, tak? Oczywiście, że tak. Ty poważnie mówisz? Bawimy się w dzieci. Ty, chodź. 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 Dosyć. Ale słuchaj. Trzy, cztery. Rodzice, bawcie się, korzystajcie z tego, co oferują hotele, a wy, drodzy hotelarze, musicie zrobić wszystko, żeby rodzice mogli się wybawić, mogli poszaleć, mogli popuścić wodze fantazji. Dzięki serdeczne i zapraszam na następny odcinek.